Dobra, muszę się wam przyznać. Chyba brakuje mi rymów i muszę się poddać. Sorry. Czas na kolejny odcinek. Ronaldinho tu. Glory. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jacob, słuchajcie, mam taką do was taki pomysł i prośbę. Znaczy, jeżeli chcecie, bo to nie jest nic obowiązkowego. Jeżeli ktoś chciałby wystąpić u mnie na odcinku, to weźcie telefon, ale nie tak, tylko tak, proszę. I nagrajcie, jak mówicie, Ronaldinho. A potem ja sobie to połączę z Glory. No nie wiem, taki pomysł. Uy. Możecie to wysłać jacobplay@gmail.com. Nie gwarantuję, że cokolwiek się pojawi, bo może być albo jedno zgłoszenie, albo na przykład po prostu żadne nie będzie na tyle fajne, ale co, warto spróbować. Może ktoś będzie chciał u mnie wystąpić, pojawić się i tyle. Fajny mam kubek z Minecrafta, nie? Nie pytajcie. Dobra, wiem po co tutaj jesteście, słuchajcie. Wiem po co tutaj jesteście, ja też po to tutaj jestem. A jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby zrobić to, po co tutaj wszyscy jesteśmy. Czyli znowu nie trafić żadnej karty. Po co? Bo droga do finału Europa League? No nie no, tego w życiu nie. No ale do może Champions? Nie no, co ty. Ale Atal, Atal jest fajny, Atala sobie dzisiaj zrobimy, słuchajcie. Ale zanim to, no to trzeba odebrać paczki, potwierać paczki. Zanim odbierzemy ligę weekendową, to są za... Kunde, jak się nazywał, jeszcze go robię, spokojnie, wszystko będzie gotowe. Natomiast wyprzątnijmy to wszystko, co? Bo tutaj nic nie ma w tych paczkach. Kiedyś się pewnie do SBC przydadzą, no ale no nie czarujmy się, nie teraz. No ej, kurczę, w zawodnika 75+, co tu trafiamy? 83 zawodnika, nie jest źle, Iguain, zabierzemy sobie, chociaż jestem przekonany, że go mam. No, no właśnie. Mega paczka, proszę bardzo, mega paczka, jeszcze sobie herbatki napiję, czemu by nie? Co tam u was, słuchajcie, jak wasze trafienia? Proszę w komentarzu napiszcie mi, jak wasze trafienia za ligę weekendową. W czerwonych pikach, o, moje ulubione. Czyli niebieskie. Nie, Libertadores, no tak. Jak u was w pikach? Oglądałem niektóre traf... O, Pjanicz, 80 AKE, proszę bardzo. Nie jest złe, co prawda to jest niewymienne, ale Pjanicza sobie zabieramy. Jeszcze paczka kontraktów. Widziałem twórców, którzy wbijali elitę i nic nie trafiali. Troszkę się tego boję. Zacznijmy od Division Rivals, żeby sobie odebrać po prostu paczki. Żeby jeszcze nie było, oczywiście. Nie wiem, na której się w końcu zatrzymałem. Mam nadzieję, że na drugiej. Na drugiej, no dobra. Nie udało mi się do pierwszej dobić, wiecie jak to jest. Ale 4 mega paczki i 2 duże złote paczki premium. Mogło być lepiej, mimo wszystko. No ale mistrzostwa FUT, tutaj już jesteśmy na poważnie, słuchajcie. Ranga oczywiście, Goldzik 3. Wbijam Goldzik 3, bo to jest dla mnie ranga. Na razie na polu ziemi elity nie jestem, nie wiem czy kiedykolwiek będę. Więc jeżeli mam się stresować o G1, to wolę sobie po prostu pograć i coś porobić przy okazji o G3. Jeżeli chodzi o piki, to tutaj niektóre trafy dla elity 3, 2, 1 są fatalne. Co dopiero dla Golda 3, więc zobaczmy, słuchajcie. No wiadomo, jest Messi, którego bym chciał, jest Castells, no jest Bruno Fernandes, że nawet nie, wiecie kogo tu się chce trafić, nawet nie pokazywałem wam całej ligi weekendowej, no bo, znaczy nie ligi weekendowej, o kurczę, co, Alario, trafiłem Argentyńczyka w player pickach, co, no to będzie, no to się będzie działo, to będzie ciekawie, no nie? Piękna paczka, piękna, no 85 overalla, no mam Joe Gomeza, więc tutaj nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o natrafienia, natomiast mamy parę paczek jeszcze do otworzenia. Nie czuję, gdy rymuję, bo takie afery to ja po prostu tutaj ukrywam i nigdy wam nie pokazuję. Dobra, ale lecimy, bo trochę tych paczek do otworzenia jest 11, całkiem sporo, całkiem sporo. Czy będzie chociaż jeden walkout? Na to liczymy, nie? Na to liczymy, żeby chociaż jeden walkoucik był, no ale jak nie będzie walkouciku, to przynajmniej będą dobre karty w ekranach. Ha, żartowałem, Hulk. Raz się żyje, więc lecimy. Zrobimy Atala, bo chciałbym go dzisiaj przetestować. Znalazłem sposób, żeby tak naprawdę moje zgranie w zespole się za wiele nie zmieniło. A on, no jest całkiem dobrą kartą i jakby chociaż raz się ulepszył, no to byłoby w ogóle pięknie. Szkoda, że nie Inform, prawy pomocnik z Meksyku, no ale koronę też znaczy nie, nie chcę korony, znaczy overall 84, koronę ja odpuszczę. No, złota paczka jeszcze, proszę bardzo. Ronaldo w paczce za 5K, no jest to możliwe. O nie tu. Dobra, lecimy dalej, duża złota paczka premium, a potem mega paczek, chyba 6 mega paczek mamy, więc czy 7, więc to jest naprawdę, o wow, nie ma nawet z... Nie ma rzadkiej karty w paczce za... Co? Kto to w ogóle tutaj ustawiał? Duża złota paczka premium, 7 rzadkich kart, jeżeli teraz nie będzie żadnego zawodnika, no nie, no jest rzadki. Nie ma też ekranów i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Lamele. Jakby to był Lukas, to by mi bardzo pasowało do składu, ale Lukasa tutaj nie ma, więc wyrzucamy. Jakiego dzisiaj najlepszego zawodnika trafimy? Jakiego zawodnika, najlepszego zawodnika? Ile mamy tych paczek? 6 mega paczek. No to mega paczka lecimy, paczka za 50 tysięcy na sam koniec zostanie zostawiona. No to mega paczki zaczynamy dobrze, bo Suareza. Z Urugwaju. Nie tego, co byśmy może chcieli, no ale co zrobimy. Kolejna mega paczka przed nami, słuchajcie, kolejna mega paczka. Czy uda się chociaż jeden walkoutik dzisiaj? To na walkout nie jest, to nawet nie są ekrany. To jest Haller, po raz tysięczny, trafiony w tej serii. Dobra, 4 mega paczki i jedna paczka za 50 tysięcy. To może byśmy sobie tą paczkę za 50 tysięcy zostawili na po pierwszym meczu, co? No tak zrobimy, tak zrobimy. No nie, znowu te Libertadores. No i tu może się kryć na przykład zawodnik 85 overalla, nie ma problemu takiego.
tak jak ostatnio Pjanic. No jest Dele Alli, jest Lindelof. Dele Alli nie jest takim złym wyborem, bo jeżeli pojawiłby się kiedyś, swoją drogą, moje inwestycje, co? Pamiętacie moje inwestycje? No nadal mam te inwestycje. Cena Llorisa podskoczyła, teraz pewnie spadnie na chwilę, no bo są nagrody. Natomiast gdzie jest mój Player of the Month Son, powiedzcie mi? Gdzie on jest? Znowu, naprawdę. Fantastyczna specjalna karta Libertadores, a w środku trafiamy. To mogły być na przykład ekrany, ale jest za to... Nie, jest piszczek, to może całe szczęście, że nic nie trafiliśmy. Dobra, dwie paczki, żeby uratować tę część otwierania, bo jak na razie to mamy clickbait, że trafiłem w pikach argentyńskiego zawodnika, nie? I wcale nie zawaham się użyć tego, słuchajcie, nie zawaham się tego użyć. Kto tu jest? Proszę... O nie, Fernando. Byczku plus jeden Fernando, no. Dobra, mega paczka, dajcie mi tutaj coś dobrego, dajcie, no. Proszę was. Okej, okay, to jest inform. To jest informik, 81 overall, ale przyda się, nie wiem kiedy, może kiedyś. Jorginho 83 przy okazji, okej. 84 Onana, o proszę. Czyli ekrany by i tak były, paczkę rzadkich zawodników zostawimy sobie na za chwilę, słuchajcie, tak, zrobię to. No, fajne trafienia zawodników specjalnych przede wszystkim. Wyzwania budowania draftu, składu, Jezu, draftu będą w piątek. Atal, zobaczmy na to. Dobra, drużyna tygodnia, minimum 1, ogólna ocena 83, proste. Ile zgrania? 80. No to jest troszeczkę mniej proste. No dobra, i to jest składzik, który tutaj przepalamy. Bardzo fajnie. Atal moim zdaniem naprawdę będzie genialnym dodatkiem do naszego zespołu. Nie wiem, co wy o tym pomyślicie, ale zobaczmy. Bardzo ładna karta swoją drogą. Naprawdę design card fantastyczny. Stworzyłem coś takiego i teraz od razu mówię. Niestety będę musiał na początku Williana zmieniać za na przykład Dembele czy Sterlinga. Zobaczymy. Sterlinga prawdopodobnie. Bo nie mam innego pomysłu. Ja chciałbym umieścić tutaj oczywiście Atala, tak żeby Joe Gomez jeszcze miał zgranie. Jak widzicie, Wijnaldum pojawił się za Pogbę. Alan sobie z tyłu biega, a Wijnaldum wcale nie jest o wiele gorszy niż Pogba, przynajmniej moim zdaniem, jeżeli troszeczkę pograłem. Wiadomo, mam tutaj obronę bez zgrania jakiegoś większego i 99 w sumie, no ale serio nie wiem, gdzie to jedno zgranie znaleźć. Więc na razie zostawimy tak, a jak może trafimy jakiegoś zawodnika na prawej pomocy lepszego, to tam to umieścimy, zobaczymy, pograjmy. A przeciwnikiem, który się ze mną zmierzy, ma informa Rashforda, zazdroszczę, naprawdę. Sona też już ma, może ja też kiedyś będę miał Sona. W ogóle za niedługo wychodzi Mbappe i Son i to będzie największe... Powiedzmy, że będę w stanie sobie pozwolić na jednego. Ja wiem, że Mbappe będzie kosztował pewnie 2 miliony, ale będę tradeował i będę tak dalej. No nie, no chyba, nie, żarujmy się, nie będzie mi stać na Mbappe. Aczkolwiek zrobię wszystko, żeby go dostać. Sona tak samo. Son jest o wiele bardziej rzeczywisty niż Mbappe, to na pewno. Atal, już, ja wiem, że to będzie świetna karta, naprawdę, on już przyjmuje. Wow, panie kolego, co za przyspieszenia, co tu się dzieje w ogóle? No i fenomenalne stracenie z mojej strony. Co to teraz było? Ale zmienię przynajmniej zawodnika. A wprowadzę sobie Dembele, zawsze Sterlinga wprowadzałem, to może teraz Dembele? Werner do Ronaldinho, oczywiście to przerwane przez Varana, jak ja nienawidzę Varana. Tak bardzo chciałbym go trafić. Denier, świetnie. No, Ronaldinho. Do Wernera, Werner odwraca się, Werner uderza poprzeczkę, oczywiście. Atal, patrz jak się rozpędza już, no i to jest ten Atal, na który nam zależało. Tak jest. Piękny, Ronaldinho, do Wernera, no Werner. Werner, to musi być brameczka. Okej. Okay. O, no to dobra, spoko, nie no, jak najbardziej, sam lubię takie chwile niepewności. Dzięki gro, znaczy to, że może nie trafił, to nie jest wina gry, ale to zacięcie. Widzę, że jakieś problemy z serwerami, kto by się spodziewał? No, pa... Nie! No dobra, Werner sam się przewrócił, no sam się przewrócił, skurczybyk. Powiem wam tak, że... No kopytko! No bardzo średnio bym powiedział, bardzo średnio bym powiedział. Atal naprawdę wiem, że będzie bardzo ważnym elementem u nas, bo świetnie się nim gra po prawej stronie i nawet na tym 8 zgrania będzie lepszy niż Pereira. Joe Gomez, gdzie? Tura? No nie, no bez... Okej, okay. Nie, ważne nie było, to nie był Rashford nawet. No, czy ja mogę mu... Czy... Ajajaj. Odbierasz? Nie odbierasz, piłka zostaje przy nodze. Znaczy, odbija się prosto pod nogi przeciwnika z powrotem. No to jest coś, co ja lubię. No i popatrzcie się, no i wiem karny, nie? Ile ja mam tej piłki odbierać, żeby to nie był błąd jakiś? Dlaczego to tak jest? Okej, no może ja źle gram, naprawdę, w tym momencie w obronie, ale jak jeszcze miałem inaczej piłkę próbować odebrać? Nie uważam, żeby ten wynik oddawał to, co działo się tutaj na boisku. Ronaldinho.
Ronaldinho, 3-1, przynajmniej tyle. Jezus, no i oczywiście. W 90 minucie strzela się na 3-2. No nic, nie udało się, 3-2, po moich powiedzmy błędach, niech tak będzie. No ale niestety, przegrywamy. No ale na pocieszenie mamy jeszcze paczkę za oczywiście 50 tysięcy, także słuchajcie, nie przedłużając, otwórzmy, zobaczmy, nie było ani jednego walkoutu w dzisiejszym odcinku. Czy może teraz? Proszę. Ajajajajaj. Włochy, środkowa obrona, Lazio. Czyli to jest Acerbi, 83 overalla. No fenomenalna paczka. No z takimi moralami teraz to nie wypada przegrać. Zapomniałem w ogóle, że na Gomezie nie mam żadnego stylu gry. I zobaczmy, co my tutaj mamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o style gry. Ustawianie no nie potrzebujemy, wiadomo, na środkowym obrońcy. Jest tak, cień mogę mu dać bez problemu i wtedy dostanie boosta do tempa i obrony. Mogę też mu dać kotwicę, która by zwiększyła jeszcze jego oczywiście fizyczność. Ale wiecie co, damy mu cień, dlatego że mamy 10 cieniów i 10 myśliwych w ogóle, o co chodzi? Atal natomiast dostanie u mnie kotwicę, no bo on tego tempa ma całkiem sporo, więc przyda mu się podboostowanie troszkę fizyczności i obrony, prawda? No i pięknie, każdy już jakiś tutaj styl gry ma, to możemy grać kolejne spotkanie. A oto i skład przeciwnika, Yashin na bramce, proszę bardzo, ciekawe trafienie. Nie wiem, czy widzicie na dole, leci czas i nie mogę zastopować gry. Także... Co? Przeciwnik się nie może ruszyć? Co tu jest grane? Co tu jest grane w tym momencie? Ej, przeciwnik, mam wrażenie, nie może się ruszyć i zmienić... Nie mówcie, że się gra za... Halo, koniec, gra wisi. No i co się teraz stanie? Strzeliłem bramkę na 1-0. Przeciwnik nie mógł się ruszyć, na dole leciał czas. Że ktoś z nas rozłączy teraz, czy wyskoczy błąd gry, czy co się stanie? No ja mam czas, ja poczekam sobie. Zobaczymy, ile minut minie, jeżeli cokolwiek się stanie. Jeżeli po 2-3 minutach nic nie stanie, to będę musiał grę wyłączyć. Nie biorę aktywnego udziału w meczu. No trudno, żebym brał aktywny udział w meczu, jeżeli nie mogę się ruszyć. No to muszę wyłączyć chyba grę. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, że to nie jest Division Rivals. Pewnie dostanę porażkę po tym, jak strzeliłem bramkę, nie? Ale wyobraźmy sobie, że to nie jest Division Rivals. Wyobraźmy sobie, że to jest mecz o elitę na przykład. Pierwszy raz ktoś walczy o elitę, ma świetne wyniki i tak dalej. 22, ile? 7? I coś takiego się zdarza. Albo ktoś walczy, powiem więcej, o 30-0, 29-0 i coś takiego się zdarza. A nie możemy tutaj odwołać się od tego spotkania, bo tutaj, no nie wiem, no, bez przesady, nie? Nie możemy wrócić do meczu na przykład w ciągu 2 minut, prawda? No to jest za trudne do zrobienia, żeby ktoś mógł wrócić do gry, jeżeli coś go rozłączy na chwilę tylko, nie? Albo serwer padnie. No oczywiście, że się rozłączyłem z meczu, bo wygrywałem, to uznałem, że sobie wyjdę po prostu. Zobaczmy, czy zaliczyło mi ten mecz. Oczywiście, że zaliczyło mi ten mecz. Ile dostałem punktów? 0. I to jest największy problem. Ajajajajaj, słuchajcie, no dla mnie to jest szok. No i trzeci, a tak naprawdę drugi przeciwnik dzisiaj. Proszę o to, Jon. Okej, William podaje do Ronaldinho. Patrzcie, William walczy o miejsce w składzie, którego nigdy nie wywalczy. Ansu Fati uderza, ale Courtois. Ależ teraz podanie do Wernera od Joe Gomeza. No i Werner, serio. No ale jego Werner oczywiście, no, bitwa Wernerów teraz taka będzie. Który Werner strzeli więcej? Werner, jeszcze raz uderzenie, Werner, i jak byłeś blisko. Czemu on tego nie złapał? Ronaldinho, w końcu coś, 1-1. Myślał, że podam do Wernera, nie, wolę już to pewnie wykończyć. Mamy wyrównanie w tym spotkaniu, bardzo dobrze. Niebiosa, powiedzcie mi, co mam moim Wernerem robić, żeby tak strzelać lewą nogą od słupka do bramki. Werner! No mój tak nie strzela nawet prawą nogą, albo obronione. Ronaldinho, Sterling lewą nogą i to jest bramka, to jest bra... Sterling lewą nogą po poodbijanej piłce, serio? Tak muszę teraz akcję kończyć? Czy jesteśmy jeszcze w stanie coś tutaj zrobić? Czy jesteśmy w stanie jeszcze coś tutaj Jezus i Militao, Jezus, musiałem to zrobić, Jezus, nie,
Nie mogę strzelać lewą nogą, przecież Jezusa noga jest tak dobra ta lewa, więc czemu ja tego nie zrobiłem? Tylko musiałem jeszcze powiedzieć zejść na to techniczne prawe uderzenie. Moja wina, bo miałem to na wygranie tego, no. Varane oczywiście, top jeden moich najbardziej znienawidzonych zawodników. No dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym materiale, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mój składzik, no niewiele się zmienił po dzisiejszych nagrodach, nie czarujmy się. Mam nadzieję, że wam poszło o wiele lepiej. Widzimy się następnym razem, mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro pojawi się w końcu Player of the Month, Ronaldo. Albo przynajmniej ktoś dobry, którego będę mógł wpakować do składu. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.